Chciałbym wyjaśnić, że każdy się ubiera w to, co chce, w to, w czym czuje się dobrze i przede wszystkim każdy ubiera się dla siebie. Ej, ktoś to widzi? Czy on właśnie chce powiedzieć najbardziej oczywistą prawdę na świecie? Serio? Trochę nudy. Bo czy jest coś lepszego niż mówienie ludziom, co mają robić? Oczywiście, że nie. Dlatego dzisiaj przejdziemy przez wszystkie ubrania, w których nikt nie wygląda dobrze. A jeżeli akurat ty myślisz, że wyglądasz w nich dobrze, to mam dla ciebie złą wiadomość. Ale na szczęście od tego jest mój kanał. Jak myślicie, że samorozwój jest o tym, książki, biznes, siłownia, mewing? Nie. Prawdziwy self-improvement to jest to. I uwierz mi, będzie super. Zaczynając od najbardziej popularnego, takiej esencji w 2024 roku, to nie może być nic innego jak skinny jeans. Czy teraz właśnie wychodzę na jakiegoś chłopaka z TikToka, który myśli, że zna się na modzie, bo nosi szerokie cargo? Oby nie. Ale ludzkość właśnie doszła do takiego momentu, gdzie skinny jeans nie są już postrzegane za normalne. Bo tak realnie, kiedy ostatni raz widziałeś dobry outfit w skinny jeansach? W sensie z skinny jeans. Nie, że ty stoisz w skinny jeansach i patrzysz na dobry outfit. To by było trochę dziwne. Gdybyś tylko tak stał, głośno oddychał i patrzył się głęboko na gościa w dobrym ficie, kiedy ty stoisz tak. I od razu prostując. Wiadomo, da się dobrze zafitować skinny jeansy, jak prawdopodobnie wszystko. Tylko zauważ, że chodzi wtedy o jakieś takie ciekawe, dobre kroje, coś tam się więcej dzieje, więc nie porównujmy tego do tego. Bo mówiąc skinny jeans, każdy ma w głowie te elastyczne, denimowe jeansy, w których każdy twój mięsień jest opięty i nawet nie możesz się normalnie ruszać. No i tak patrząc, to nie jest wina samych skinny jeansów, tylko właśnie tego modelu. I tu zaczyna się prawdziwy problem. Bo te kosztowały pewnie koło 100, więc są całkiem przystępne. Natomiast te lepsze kosztowały 2000. I nie chodzi mi teraz o to, żebyś kupował jak najszersze bagi spodnie, takie ogromne, paraszut. Nie, to też nie wygląda dobrze. Ale coś w tym jednak jest, że najbardziej bagi spodnie wyglądają lepiej niż najbardziej skinny jeansy. Tylko w tym przypadku wydaje mi się, że najtańszą i najlepszą opcją dla większości osób będzie skupić się na prostych spodniach, które w większości fitów będą najlepiej pasowały. Może nie dodadzą do niego za dużo, ale możesz mieć jedną parę spodni do praktycznie wszystkiego. To jest lekki cheat code. Proste spodnie i życie staje się prostsze. Więc czy skinny jeans nosiciele powinni trafić za kraty? Naprawdę? Chcecie więzić ludzi za to, że ubierają coś, co wam się nie podoba? Czy wy macie jakąś empatię w sobie? Jakąś cząstkę człowieczeństwa? Let's go! Wszystkie skinny jeans idą siedzieć, nikt ich tak naprawdę nie chce i każdy da sobie radę bez nich. Oczywiście wiadomo, są dobre fity, ale to jest może takie 5%? W ogóle nie mówimy o tych dobrych designer, tylko tych baby blue, ultra skinny, twoja ciocia type shit. I wiecie, co by było jeszcze dobre dla całej ludzkości? Gdyby noszenie drogich ubrań było zakazane, a szczególnie jak nie masz dość pieniędzy na nie, a i tak je kupujesz. Serio, od tego powinna być policja. Łapałaby każdego człowieka noszącego Balenciagę i wyjdziesz dopiero wtedy, jak udowodnisz, że nie kupiłeś tego ze względu na markę, tylko że to serio ci się podoba. Ciekawe, jakby to sprawdzali. Nie wiem, ale może w końcu by się skończyły memy z How Much Is Your Outfit. Zobaczymy, ile siana na sobie macie. Buty 7000, to dostałam to chyba 2000. A ile masz lat? 12. Ile powinna zarabiać osoba w wieku 20 lat? 12 tysięcy. 12 tysięcy, okej. W wieku 30 lat? No, 36. 40 lat. To też tak razy 40, 40. No fajnie, dużo siana. Ha, ha, ha. Ja wiem, to jest pod content. Każdy nosi co chce, każdy wydaje pieniądze jak chce, ale o tym można by było nagrać cały odcinek. Tylko przyznajmy, ten content powinni zakazać. Come on, to było dobre w 2018, czyli 6 lat temu. 2018 był 6 lat temu. O co chodzi? Od ponad 6 lat ciągniemy ten sam content. To tak jakbym nagrywał rodzaje chłopaków 32. A może? Ale wiecie, to dobrze, że drogie rzeczy istnieją. Bo to otwiera nam całą masę nowych ścieżek. Te wszystkie trochę bezpodstawnie drogie ubrania, które nie są za dobre,
Bo one są raczej drogie nie przez ich design czy jakość, tylko przez markę. I mam czasem wrażenie, że ta wysoka cena to jedyne, co sprawia, że ludzie to kupują. Bo pomyśl o tym tak. Weźmy najlepszy możliwy przykład marki, która, przynajmniej dla mnie, nie ma nic do zaoferowania poza wielkim napisem i dostarczaniem odzieży dla młodych milionerów. Czyli Philip Plein. Nikt mi nie wmówi, że to nie wygląda jak Buzz Boosted Crop. I prawdopodobnie nikt by się nawet nią nie przejmował, gdyby nie to, że taka koszulka kosztuje 3000. Wow, ubrania są drogie. A inną, w miarę podobną marką działającą na tej samej zasadzie jest Palm Angels. I tu nie wiem, czy nie doszliśmy do takiego momentu, gdzie mówiąc Palm Angels, Angels, ludzie myślą: ej, chodzi ci o tę koszulkę Los Angeles, tak? Tak. Dokładnie te, z mojego ulubionego sklepu. Ale na szczęście tu oprócz samego napisu mamy jeszcze jeden świetny design. Misia. Ja nie wiem, czy to jest takie fajne, bo to jest takie edgy. Zobacz, miś, zabawka, ale bez głowy. Czy chubi? A to? Poważnie pytam, co to jest i czemu to kosztuje 1200 zł? Nie wiem, takie rzeczy to chyba najlepszy przykład, że czy masz 100 zł, czy 100 tysięcy, to nie ma znaczenia. Jak nie będziesz ogarnięty, to i tak pewnie będziesz myślał, że takie rzeczy są lepsze, bo drogie. Tu. Przecież piszę. Serio. Może nawet lepiej, że nie mamy pieniędzy. Ale zostawmy już te biedne marki. Bo mówiąc o samych koszulkach, teraz realnie chcę ci pomóc. Według mnie powinien obowiązywać zakaz noszenia koszulek z nadrukiem, jak się nawet nie wie, co to jest. I najlepszym przykładem jest to. O! Też lubię te... buźkę? I można myśleć, że no, to jest słabe, ale realnie nie ma dużo takich sytuacji. To może historia. Była taka sytuacja, że ziomek miał na sobie koszulkę Uniqlo z AOT. Więc myślę, Boże, człowiek kultury, co jest? Więc podchodzę do niego, mówię, wow, ale drip koszulka. Czwarty sezon, pik gatunku. Serio, Eren, taki koks. A on na to... I ten moment to pik niezręczności. Miało być git, a teraz ani on, ani ja nie czujemy się dobrze. A to wszystko przez jedną koszulkę. Za to powinno się iść do więzienia. To prowokuje i doprowadza do najbardziej niezręcznych interakcji. Jeszcze rozumiem, jak serio nie wiedziałeś, że ta grafika coś oznacza, ale jak nawet na stronie pisze Attack on Titan, TV anime, Final Season, to może jednak to z czegoś jest? Ale nie no. Kupiłem, bo... fajny nadruk miała. Następny Off-White Belt. Czyli pasek subtelnie podrabiany przez każdą sieciówkę, która udawała, że... no, akurat wpadła na ten sam pomysł zrobienia żółtego paska z czarnym napisem. Wow, ale się złożyło. Jeszcze widzisz tego? Z napisem... fuck. Yeah. Groźny pasek. Kto to projektuje, kurwa? Niesamowite, że te sklepy myślą, że jak dadzą fuck, to będzie takie cool, ale dobra. Bo jak pewnie wiecie, w tamtym okresie, kiedy trendował ten pasek, z jakiegoś powodu ludziom podobało się wszystko, co było od razu widać, że o, drogie. Ty tak miałeś, ja tak miałem. Nie wracajmy do tego. Więc ten pasek to jest po prostu taki symbol wszystkich trendujących drogich marek z okresu 2017-2020, które, no nie ukrywajmy, nie były za dobre. Wliczam w to te wszystkie bluzy Antisocial Social Club, V-Lone, McQueeny, czyli wszystko to, co było marzeniem dla każdego 5 lat temu. I idąc dalej tym myśleniem, to teraz coś, co może być lekko kontrowersyjne, ale wydaje mi się, że ktoś to musi w końcu powiedzieć. Całkowity zakaz łączenia Nike i Adidas. Jakby chyba do końca tego nie rozumiesz. Ty nie możesz tego łączyć. To są dwie kompletnie różne marki. To jest dziedzictwo. Tef, tak realnie ktoś w to jeszcze wierzy? Jakieś kurwa 32 stopnie, a ja siedzę z tą lampą gorącą. Zdejmuję to. Jak mówimy o takiej pogodzie, ludzie noszący kurtkę w upalny dzień są chorzy. W ogóle noszenie czegokolwiek więcej niż koszulka w 32 stopnie. Co wy robicie?
Żyjemy w tym samym miejscu? Wyobraź sobie, że jest mega upalny dzień, wszyscy mają krótkie spodenki i krótki rękaw. I nagle idąc przez miasto, widzisz go. Tacy ludzie wyglądają, jakby chcieli sprzedać ci coś bardzo podejrzanego. I naprawdę nie obchodzi mnie to, że była letnia wyprzedaż w Montclairze. Jesteś chory. Tak samo jakieś skórzane kurtki, czarne golfy w lato. To wszystko sprawia, że wyglądasz jakoś tak podejrzanie. Jakbyśmy nie żyli na tym samym świecie. Dla mnie nie jesteś realny. I to samo w drugą stronę. Krótkie spodnie w zimę. Bro, komu ty chcesz zaimponować? Buddies? Ech, czemu się wszyscy na mnie patrzycie? Że co? Że mam krótkie spodnie, a na dworze jest minus 10 stopni? Przecież to jest normalne. Bo mi ciepło. To poradzę. Może teraz jako przedostatnie, zróbmy sekcję buty. Zaczynając od ukochanych, całym sercem, konwersów CDG. Buty, które były super przez jakieś 3 miesiące. I przez nie pewnie teraz większość osób myśli o CDG jako tej marce z serduszkiem. Tak. Balenciaga Triple S. Wielkie buty i marzenie każdej hype bae. Jednak mi nieodłącznie kojarzą się z takim wielkim klockiem Lego. A jak przy wielkich butach jesteśmy, Daddy Shoes. I ja wiem, że teraz może być, haha, file, XD, ale odłóżmy je na chwilę na bok. To jest ciekawe, bo wielkimi butami, wiadomo, nie Daddy Shoes, są też na przykład New Rocky, które nie ma co, wyglądają całkiem koks. Więc co dzieli wielkie buty na te spoko, ciekawe, nieoczywiste, a na te wielkie kloce? Prawdopodobnie jest to cały kształt i kolor. Gdyby New Rocky były kolorowe, też nikt ich by nie nosił. To by były kolejne goofy jak buty. Ale w ogóle spójrzcie na to. Przecież to są dwa różne buty. Jak ja to niby chciałem porównać? Easy. Czyli dla mnie najmniej zakazany but. Tak, powiedziałem to. Bo ja jestem w stanie zrozumieć, że ludzie, którzy je noszą, robią to ze względu na wygodę. Do dzisiaj nie pamiętam, żebym miał kiedykolwiek wygodniejsze buty. Ale let's get real. Jeżeli próbujesz do kogoś zagadać, to Easy ci raczej w tym nie pomogą. Podejdź do godki w Easy. Chętnie to zobaczę. Jakby ogólnie, bycie 2K17 streetwearowcem dla kobiet to jest taki red flag. Samo wydawanie tyle pieniędzy na buty jest kontrowersyjne, a do tego dobrze wiemy, jak tacy streetwearowcy się zachowywali. O, nowy drop, rzucam wszystko. Wiesz, ile to kosztuje? Na resell będzie. Dobrze wiem, bo taki byłem. Ale pomyśl po prostu tak. Jeżeli jesteś streetwearowcem, będąc kobietą, ona nigdy nie może być pewna, czy w jakiejś chwili nie zamieniłbyś jej na parę Jordanów. Słuchaj, wiesz, to między nami super. No ale... Neonowe buty. Czy ja coś jeszcze muszę dodawać? Neonowe kolory, już kiedyś o tym mówiłem. Coś, co macie wyróżnić, no bo kto inny będzie miał takie crazy buty? Nikt, tylko ty. Tylko jak już je założysz tak, jeden raz, drugi raz, trzeci raz... To są już takie nudy, że chuj. Człowiek przyzwyczaja się do wszystkiego. Do standardów, do bogactwa, pieniędzy. Jak już coś masz, to bierzesz to za pewniak. Gdy jesteś zdrowy, nie myślisz o tym, że jesteś zdrowy. Myślisz o tym dopiero wtedy, gdy jesteś chory. A jedyne, co nas boli, to utrata czegoś. A te buty... To największa strata pieniędzy. Nie dość, że wydajesz na nie 2000, to jeszcze się później do nich przyzwyczajasz. I to już nie są dla ciebie jakieś takie niesamowite buty. Właściwie są jak każde inne. Tylko teraz każdy pamięta mnie jako... O, to ten śmieszny gościu w żółtych butach. Wow. A jak już przy tym jesteśmy, wszystkie buty tego typu. Spójrz na to obiektywnie. To są buty, na które nigdy normalnie byś nie spojrzał, ale zrobiłeś to ze względu na markę. Bo gdybyś znalazł takie buty w sieciówce, powiedziałbyś... co to kurwa jest? Ale kiedy zrobiło to Nike w kolaboracji z Off-White'em... bęgier. Słuchaj, musisz otworzyć głowę. Ty, czekaj. Myślałeś, że będę w czymś innym niż w spodenkach, kurwa? Jest 30 stopni. Właśnie przypomniałem sobie, że mam takie coś w szafie. Z ery, jak byłem jeszcze street kidem. I to są jeszcze całkiem okej buty. W sensie nigdy bym ich raczej nie założył, ale z jakiegoś powodu nadal tu są. W sumie nie wiem czemu. Ale za to ten but? Ten but ma dziurę na języku. To nie jest normalne. I teraz pewnie wiele osób oczekuje, że powiem jeszcze zakaz noszenia Samb. I mówiąc szczerze, pewnie bym tak powiedział, gdybym nie dostał ich od mamy na gwiazdkę, bo oglądała odcinek o butach. Sorry, ale to już dla mnie nie jest ten sam but.
Ale patrząc teraz obiektywnie, odkładając wszystkie uczucia na bok, te buty są uniwersalne i klasyczne. One generalnie wyglądają dobrze. Ale, no jest to trochę dziwne, jak idziesz ulicą i co czwarta osoba ma tego buta. Czasem jest tego więcej niż dunków, panda. Ostatnio nawet miałem tak, że poszedłem do ziomka na urodziny, w sambach, tam wchodzimy, zostawiam buty i potem w nocy, ciemno, wracam na korytarz i widzę 4 pary samb, z czego 3 w moim rozmiarze. Aha, więc zrobiłem po prostu gambling i wylosowałem jedne. Do dzisiaj nie wiem, czy to moje. Chyba. Dlatego tak, popularność zdecydowanie rani tego buta, nie ukrywajmy. Plus dodatkowo nadal kosztują 500 zł. To całkiem sporo. Ale myślę, że mam już umówioną całą sekcję buty. Więc wróćmy po raz ostatni do góry. I jest taka jedna rzecz, która niszczy wszystko. I jej chyba nigdy nie zrozumiem. Czyli koszulki w serek. Koszulki w kurwa stinky cheese. Ktoś to widzi? Oni to dosłownie tak nazwali, a wy to nosicie. Get real. Jeszcze swetry rozumiem, spoko. Ale koszulka? Zwykły t-shirt jest pod każdym aspektem lepszy. Na co jest to wcięcie w ogóle? Żeby było widać te 3 włosy na klacie? Jezu, ale to super wygląda. Mega. A tak realnie, wiecie co naprawdę powinno być zakazane? Słuchanie się jakiegoś typa w internecie. Serio, kogo to obchodzi, co on ma do powiedzenia? Że niby twój fit z paskiem Off-White'a i zielonymi Triple S nie jest najświeższym fitem w historii? Na. Dlatego prawdziwym, nielegalnym błędem jest słuchanie się ludzi w internecie. Bo finalnie najważniejsze jest to, jakim człowiekiem jesteś, a nie w co się ubierasz. Tak, powiedziałem to. I do tego każdy kiedyś dojdzie. Dzięki za tak dużo komentarzy pod poprzednim odcinkiem, pod tym icebergiem. Nie spodziewałem się, że dojdzie aż do tych niskich subkultur, przez co czuję, że będę musiał zrobić drugą wersję tego icebergu i może teraz bardziej się skupię na tym, żeby zrobić stricte te najgłębsze style i je dokładniej omówić, bo trochę poprzednio je skipnąłem, bo myślałem, że nie będzie to interesujące. Oprócz tego planuję jeszcze parę, jeden na pewno będzie z oceny fitów i później coś jeszcze takiego pozaubraniowego. Ale to zobaczycie. Dzięki moim patronom za wsparcie, dzięki za obejrzenie, a na koniec, na całym terenie Polski, wprowadzam absolutny zakaz noszenia Rick Owensów.